opinię po tym spotkaniu obu trenerów, zaczynając oczywiście od trenera Rości. Bardzo prosimy. Tak, ja myślę, że Metali odegrali bardzo dobry, bardzo dobry mecz a myślę, że jsme zasloužili vyhráli, když jsme přehrávali 1-0. Hráli jsme agresivně, bardzo dobře jsme pustili, měli jsme plnou šanci, když jsme 4x jeli sám na sám, nedáme jediný na překážka, kdo byl brankář Orlíka. Takže já jsem spokojený s těma punktama a jenom aby to pokračovalo tak dále. Czy są pytania do trenera Rości? Najlepszy zawodnik? Najlepszy zawodnik dzisiaj będzie Dańczyk. Dziękuję. Bardzo prosimy o opinię trenera Nikopole Kaszubińskiego. Powiem tak, zaczęliśmy ten mecz nie najlepiej. Szczególnie obrońcy tam kilka razy się zagapili w jednej linii. Proste, długie podania, gdzie zawodnicy unieśli sam na sam kilka razy, ale nie byli w stanie pokonać naszego bramkarza. W drugiej tercji już było trochę lepiej. Osiągnęliśmy minimalną przewagę, strzeliliśmy jeszcze bramkę, prowadziliśmy 1-0 i w zasadzie można powiedzieć, że mecz się nam dobrze ułożył i w zasadzie byłem przekonany po tej tercji, że ten mecz wygramy. Wiedziałem, że Unia nam nic nie może zrobić, jeżeli będziemy grać cierpliwie, konsekwentnie swoje, ale 5-5 niestety mamy młodą drużynę, gorące głowy. Dali się sprowokować jak Sobron, który dostał najpierw karę, potem złapał jej potrzebnie Filip Stopiński przy boksie karę i to się skończyło bramkami. Nie można wygrać meczu, kiedy się gra większość w trójkę, w czwórkę, to już jest ponad siły, to już w pewnym momencie to musi pęknąć. Przy tym jeszcze pogubił się trochę sędzia i tak to się skończyło, że po prostu mecz, który powinniśmy wygrać, bo tak się nam ułożył, bo Unia w pierwszych tych dwóch tercjach miała kilka stuprocentowych sytuacji z kontr, których nie wykorzystała. Te sytuacje się często mszczą i ten mecz w zasadzie nam się ułożył tak, że powinniśmy go wygrać. Niestety musimy się jeszcze uczyć tej cierpliwości i konsekwencji od samego początku do końca. Czy są pytania do trenera Orlika Opole? Najlepszy zawodnik meczu? Marek, bo dobrze bronił przez te sytuacje, no później tam dostał te ranki Marek. Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję.